Witam w kolejnym odcinku Steel Rising. Poprzednim razem zbadaliśmy posiadłość Pokonsona. Zobaczyliśmy też posiadłość niejakiego Neckera. Widzieliśmy z nim Mnema. Ale posuwamy się dalej. W kierunku rozwiązania misji zaginionych jeźdźców, do których wysłał nas... Aha. Już to mnie coś tutaj zobaczyło. Lafayette. Niejaki Lafayette. A tak, i tam mamy przyjaciela. Tarana kolumnie z tego. No nic, widzę, że on się tutaj nie raczy dostosować. Jakieś granaty? Mogę mieć ten. O nie. To jest przyjaciel naprawiacz chyba. Się tam zaklinował, co nie jest fajne. Dobra, wyrastam. Okej, trzy fiolki. Nie omieszkam sobie jednej użyć. Z bossa do bossa widzę. Kościół. The Automats ravaged the church and slaughtered the faithful. Wielebny opacie, jestem zmuszony udać się do Orleanu, aby czuwać przy chorej siostrze. Dlatego twojej opiece powierzam klucz do Ossarium i proszę o czuwanie nad obrzędami pogrzebowymi. Pod moją nieobecność pan stawał, ojciec Myszno, spraw i samoi. No dobra. Czy mamy tutaj jakby... dwie możliwe drogi. I droga do Westarki zawsze lepsza. Aha. O Boże, to jest boss w postaci kadzidlarza perfidnego. No pięknie, tego jeszcze nie było. Ups. Aha, dwóch ich tu jest. Spróbuję zmierzyć się z tym bossem, no bo odblokuje mi tą wystarkę, co mi troszkę pozwoli bezpiecznie eksplorować. No bo... jak inaczej.
Problem tylko taki, że mam mało wszystkiego. Weźmy sobie fluid. Weźmy sobie tutaj i weźmy sobie, pacnijmy. Ups. Bizmutu, to lubię. Moduł ogłuszenia drugiego stopnia. To nie jest to, co ja... To jest jak używam unieruchomienia. Wydłuża dwukrotnie czas unieruchomienia. No to jest unieruchomienie, to jest status, który ja nakładam paraliżem. Tak, moduł unieruchomienia. Paraliż. Paraliż to jest status, który nadaje ogłuszenie. Innymi słowy, unieruchomienie. Tak, czyli to, no super. Fajnie mieć dłużej ten status unieruchomienia, ale wydaje mi się, że istotniejsze jest go mieć częściej. Niewiele. To jest Necker i jego żona, tak? Choć maszyny deptały nam po piętach, w ostatniej chwili dotarliśmy do kościoła sama i dołączyliśmy do tłumu uciekinierów, którzy się tu schronili. Niestety te monstra otoczyły kościół i próbowały nas wypłoszyć, no i potem jest scenariusz z kadcenki, którą widzieliśmy. Nasz list. Jeśli chodzi o świat, no to pewnie mamy kościół Saint-Marie, to główny kościół parafialny w paryskiej dzielnicy Saint-Germain. Przez niemal wiek, gdy miastu groziło niebezpieczeństwo, zawsze obwieszczał wydający najwyższe tony Brela, jeden z jego czterech dzwonów. Pięknie wykonana peruka, nosząca ślady krwi. Dużo wskazuje na to, że jej właścicielka, jeszcze Suzanne, odeszła z tego świata. Edge znalazła perukę niedaleko kościoła Saint-Marie, którą królewskie automaty dokonały bezlitosnej masakry wiernych zgromadzonych w murach kościoła. Ilu z nich udało się uciec przed tą krwawą jatką? No dobra. Teraz mam Westarkę. Jakiś granat by się mi przydał założyć. Tam nie przejdę.
Czyli tak naprawdę w jedną stronę mogę się udać. Czy ja chcę zresetować te wszystkie bestie? Na razie mam jeszcze. Zobaczę, co mnie czeka. Tutaj mogę przejść. Zaraz. Tędy wrócę gdzie, przepraszam? O. No okej, teraz mam naprawdę wybór pójścia w dwie strony. This machine is alone and the door is barricaded. He won't hold. Did you see how easily those demons entered the church? Don't be afraid. I mean you no harm. Oh, Senor. He can speak. What do you want with us, Automat? What happened in this church? You should know. It was your kind that slaughtered these lambs. I don't think those who were able to escape stand much of a chance either. Where are the survivors? They're hiding in the catacombs behind the church. There's also the gentleman that the Automats took alive. No tak, tego Nokera. Where did they take the gentleman? We haven't the slightest idea. That's enough questions now. Leave us be, Verdue. Okej, czyli ludzie się schronili w katakumbach, czyli część z nich przeżyła. Nie wiemy, czy jest wśród nich żona Nekera. Gdzieś Nekera oczywiście pojmali, zakładam, że może napędza któregoś z tytanów. Kolejny kolumniasty. O nie, zobaczę. No dobra. Zrobimy to tak. Nakładanie elektryczności. Statusu nawet tym hakiem biskupim bardzo długo trwa. Czy no, zamrożenie chyba jest jednak szybsze, tak? Zamrożenie jest wynika z taranu chyba. Już w sumie nie pamiętam. O matko. Tak, jestem po drugiej stronie kościoła.
Sublimator Lavoisier. Czyli mogę zwiększyć ilość olejarek. Albo ich skuteczność, że pamiętam, który item dawał co. No i tam pewnie do katakumb, nie? Pamiętam ile następnego poziomu. Jeszcze 5000. No zobaczmy co tutaj się dzieje. Stoi na straży nasz przyjaciel kadzidlarz, akolita. O! Odblokujemy skrót na wypadek śmierci. Tak, no mam tutaj plot armor. Dobra, no to to znaczy, że... Znaczy, w sumie odpowiednik zamka dla plot armor. Tak, to nas też blokowało przed wejściem do dzielnicy Saint-Germain, dopóki nas nie wysłał tutaj Lafayette. No to znaczy, że muszę iść w drugą stronę. Jeszcze bym Vestalki nie resetował. W sensie korzystał i resetował mapy. Spoglądnijmy, co się dzieje tutaj. Duża aktywność nagle. Dużo ich tam jest. Czy ja jestem w stanie kogoś... tutaj przywołać do siebie? Chodź. Czy ty się ruszysz stamtąd? Nie. No dobra. Teraz się ruszysz, tak? Zawsze coś. O, panowie wszyscy, wszyscy. Dobrze. I dlatego właśnie chciałem odciągnąć towarzysza dorożkarza. No ale... oni też wiedzą, że w kupie siła.
Tutaj mamy jakąś taką... jakiś dziedzińczyk malutki. A, tam gdzieś był balkon też, o którym oczywiście wiedziałem, że... No pusto. Czyli przez bramę, a ten balkon... No... Na którym? Serenita X. Zamknij samouczek B. Jesteś pod Z. Aha, biskupa mi przeszkadza potwór. Dobra. Tam był taki balkon wcześniej, widziałem z... O... z tego dachu przy kościele. O, tu. Ale jak tam wejść? Nie mam haku, nie wiem, czy z tego dachu doskoczę, szczerze powiedziawszy. To jak niby? Tutaj może da się? Nie. Trochę blisko, trochę daleko. To mnie teraz irytuje. Spróbuj się rozpędzić. Ach. No nie. Czyli jednak z tego by trzeba było tam dojść? Spróbuję. Chcę sobie nomen omen dać momentum i nie tylko Serenita, dobrze wyjdzie mi to, ok, super, ok, fajnie, jednak wysokość robi swoje, dobra, to mam już z głowy, nie muszę się tym przejmować i stresować, że coś pominąłem. Idziemy dalej. Szczerze powiedziawszy, wygląda na to, że to tyle. Wypakowaliśmy skrót.
Tu jeszcze jest jakieś przejście. O, okej, no to proszę. Moduł niemocy. Czas trwania efektów alchemicznych. Jej, chciałbym dostać moduł drugiego stopnia lub nawet trzeciego stopnia. Dla rzeczy, których używam. Dla odmiany. Bonjour. Ktoś w domu? Klucz do modułu, no dobra. Tędy wyjdę. Tam sobie mogę dojść. Bo spadnę zaraz. I'm getting closer to Les Invalides. Here, I should be able to cross the moat easily. W ten sposób. Tak, ja muszę wrócić do serca Les Invalides, do tego pierwszego obszaru, w którym wylądowaliśmy w Les Invalides. I tam są ci przecież ci jeźdźcy, teraz pamiętam, tak? Tutaj tylko chodziło o to, żeby przedostać się przez fosę. No dobra. Na dole są itemki, więc może coś tutaj poeksplorować. Okej, ale to jest... To jest przejście. Nie wiem, jak przejdę tę fosę, skoro ona jest pełna wody, no ale coś na pewno się wkrótce tutaj zmaterializuje. Nie było to jakiegoś itemu? Tak, dobra. Zdecydowanie ścieżka przed nami jest oczywista. Mianowicie na wprost. Ale to już w kolejnym odcinku. Dzięki za dzisiaj i do następnego razu. Dzięki, że spędziliście ten czas z nami. Kronikarki i kronikarze, niech moc giczyzmu będzie z wami. Kciukujcie, komentujcie, subujcie i sztosowego tygodnia.